Pawle, gratulujemy kapitańskiej opaski. No bardzo dziękuję, bo to w drużynie takie jak rekord to zaszczyt. No i teraz wiele nie powinno się zmienić, na pewno nie na boisku, oby tylko najlepsze, ale trochę obowiązków dla drużyny, ale no jest to powód do dumy, bo to jest zaufanie trenera, innych zawodników i to jest bardzo ważne. Nie wiem, czy masz tę świadomość, ale w nowożytnej erze rekordu liczonej od powrotu do futsal Ekstraklasy jesteś dopiero czwartym kapitanem po Piotrku Szymurze, po Honzie Janowskim i Bartku Nawracie. To bym powiedział tak, ma być szczęśliwa czwórka, tak? czy numer będzie szczęśliwy? Oby był. Najważniejsze, żeby mistrzostwo wróciło do Bieska-Białej, to jest najważniejsze. A czy to będę ja wyprowadzał drużynę, czy inny zawodnik, to myślę, że jest to mniej ważne, aczkolwiek ta rola kapitana na pewno, tak jak powiedziałem, przysługuje, że trochę więcej pracy jeszcze nie tylko na boisku, ale poza nim mnie czeka. No i obym te oczekiwania trenera i zawodników spełnił. Wspomniałeś już o celach dalekosiężnych, a te bliższe, tych kilka najbliższych tygodni. Praca, praca, praca. Praca, 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 sparingi i praca, więc czeka nas ciężki okres, 5 tygodni do meczu, tak szybko obliczając, w tym sparingi z bardzo dobrymi zespołami, z Rapach Rudim, z Haladasz, w którym graliśmy w Lidze Mistrzów, więc będzie się działo, będzie trochę tych jednostek i myślę, że będziemy dobrze przygotowani już na ten pierwszy mecz. Kapitanie, zdrowia i powodzenia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.